Drogi powiatowe są głównymi szlakami komunikacyjnymi łączącymi miejscowości i gminy Czarny Bór. Od wielu lat stan nawierzchni ulega degradacji. Obecny stan techniczny dróg powiatowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu nie tylko kołowego, ale również pieszego. Żądamy natychmiastowej reakcji naprawy dróg i wnioskujemy do czasu zakończenia remontów zamknięcie dróg powiatowych, gdyż na dzień dzisiejszy poruszanie się po tych drogach jest każdorazowym narażeniem się na utratę życia i zdrowia. Chcieliśmy złożyć petycję na ręce pana przewodniczącego z podpisami mieszkańców oraz petycję na ręce pana starosty. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwotowo, to w gminie Czarny Bór, proszę państwa, wydano 23,49% łącznie z tymi nakładami, które w tym roku będą wydane na remont drogi w Grzędach w ramach usuwania skutków powodzi. No, było to niedofinansowanie, ponieważ te nakłady, jeżeli chodzi o procentowo, to są najniższe, chociaż na 1 kilometr bieżący drogi, biorąc pod uwagę wydatki z usuwania skutków powodzi z tego roku, to będzie najwyższy wskaźnik, ponieważ 555 760. Także nie wiem, na czym oparte są te dane wcześniejsze przedstawione przez starostę. Ja postarałem się, żeby w miarę rzetelnie to wyliczyć i dlatego nie dziwię się, że na ostatniej sesji Rady Gminy była tak burzliwa dyskusja na temat dróg powiatowych i obecność tu mieszkańców i Rady Gminy Czarny Bór, bo stan naprawdę gmin powiatowych w gminie Czarny Bór jest katastrofalny, także mieszkańcy mają rację, że powinno się te drogi zamknąć.